Jestem Agnieszka i zapraszam Was na wirtualną lekcję wychowania fizycznego. Jak widzicie, przede mną znajdują się cztery piłki i pokażę Wam ćwiczenia z wykorzystaniem piłek. Pierwsza piłka jest to piłka pewnie Wam wszystkim znana, piłka do piłki siatkowej. Kolejna jest to piłka do piłki koszykowej. Ta malutka to nic innego jak mini piłka koszykowa i kolejna piłka wykorzystywana w aerobiku. Jeśli nie macie w Waszych domach piłek, nie martwcie się, może to być zwykły balon bądź woreczek. Wszystkie ćwiczenia, które pokażę Wam, mogą być wykonane w pozycji niskiej oraz w pozycji wysokiej. Proszę, ubierz strój sportowy i zacznij ćwiczyć razem ze mną. Stajemy w pozycji wysokiej, nogi na szerokość bioder. Trzymam piłkę w prawej dłoni i wykonuję krążenia wokół głowy. To samo, te same krążenia wokół tułowia. I przekładam między kolanami. Raz lewe, raz prawe. Raz lewe, raz prawe. Znów krążenia wokół tułowia, wokół głowy. Jeszcze raz tułów. Pamiętaj, że wszystkie ćwiczenia, które Ci pokazuję, mają być wykonane powoli, a dokładnie. Nie spiesz się. Jeszcze raz wokół tułowia. I wokół głowy. Dobrze, wystarczy. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Łączymy stopy, piłka przed nami. Nabieramy powietrza, ramiona idą do nad głowę i stajemy na palcach. Góra i wracamy. Jeszcze raz to samo. Góra, wracamy i ćwiczymy w tempie 8 razy. 8 góra, wracamy. 7 góra, wracamy. 6 góra, wracamy. 5 góra, wracamy. 4 góra, wracamy. 3 góra, wracamy. 2. I ostatni raz, wytrzymujemy. Dobrze, wystarczy. Kolejne ćwiczenie, stajemy w rozkroku i wykonujemy skrętoskłony z piłką. Lewa, góra, prawa. I staramy się 8 razy lewa, góra, 8 razy prawa. I ćwiczymy w tempie 8, góra, prawa, góra, 7, lewa, góra, 7, góra, 6, lewa, góra, prawa, góra, lewa, góra, prawa, do góry, 5, góra, prawa, 4, góra, prawa, 3, góra, prawa, 2, góra, prawa, do góry i ostatni raz przytrzymujemy, 4, 3, 2, 1, góra, 4, 3, 2, 1. Oczywiście w pozycji wysokiej z piłką może być bardzo dużo ćwiczeń. Teraz zaprezentuję Ci ćwiczenia w pozycji niskiej. Siadamy w siadzie prostym, trzymamy piłkę w prawej dłoni i popatrz, przekładamy. Raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga. Ćwiczymy każdy we własnym tempie, spokojnie, powoli i dokładnie. Dobrze, teraz bardzo podobne ćwiczenie. Łączymy kolana, łączymy stopy i popatrz, przekładamy piłkę między kolanami. Popatrz, jakie to proste. Spróbuj razem ze mną. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze. Na tym dzisiaj zakończymy nasze ćwiczenia. Spróbuj każde ćwiczenie, które Ci pokazałam na filmiku instruktażowym, wykonać 8 razy. Bardzo ucieszę się, jeśli nadasz mi swój film, jak robisz te ćwiczenia i wyślesz mi go na maila. Dziękuję Ci bardzo. Cześć!